Ja nazywam się Monika Stronkiec-Łomaniec. Jestem dietetyczką kliniczną i tutaj większość z Państwa już pewnie mnie kojarzy. Ja dzisiaj będę chciała powiedzieć troszeczkę o nadciśnieniu tętniczym. Tak jak Kuba powiedział, 10 milionów Polaków. Ja dzisiaj, zanim tutaj dojechałam, przeskrolowałam sobie informacje internetowe i już są doniesienia z ubiegłego roku, że to już 12 milionów Polaków. Chciałabym się uśmiechnąć, bo ładnie do zdjęcia byłoby, ale generalnie to nie jest budujące. Równolegle przy tym masa osób, drugie tyle nawet, bo to nawet 20 milionów, czy nawet ponad 20 milionów Polaków, ma hipercholesterolemię. A nie wiem, czy Państwo wiedzą, że te dwa elementy niestety są gwoździem do trumny, chciałam powiedzieć. Bo one niestety prowadzą do udarów, zawałów, wcześniej do miażdżycy. Nadciśnienie tętnicze po prostu nie boli, dlatego tak wielu Polaków z nim się mierzy, ale nie ma o tym zielonego pojęcia, bo się po prostu nie bada. Nadciśnienie dotyczy przede wszystkim, znaczy w dużej mierze, osób z nadwagą, otyłością, więc my wiemy, że te statystyki będą się zmieniały, czyli tych osób z nadciśnieniem tętniczym będzie więcej, no bo wiemy, że przybywa osób z nadwagą i otyłością, a to jest wynikiem kiepskich nawyków żywieniowych, małego spożycia warzyw i owoców. I tutaj możemy bardzo wiele zrobić i po to są też te nasze spotkania, żeby to zdrowie Polaków poprawić. I myślę, że im więcej będziemy o tym mówić, tym efekty będą lepsze. Zresztą dzisiejsze wyniki Kantaru pokazują, że jednak coś się zmienia. Oczywiście tutaj Kuba skwitował, że to kwestia sezonu i niższych cen. Ja mam nadzieję, że to jednak też po części kwestia tego, jak Polacy postrzegają zdrowie, jak postrzegają zdrowe odżywianie i co chcą w tym kierunku zrobić. Dzisiaj prezentuję Państwu talerz na nadciśnienie tętnicze. Znowu posługujemy się talerzem, bo to on teraz jest takim elementem graficznym, który pomaga nam przedstawić te rekomendacje żywieniowe. I będę chciała Ci Państwu powiedzieć o takich 6 protipach dotyczących zdrowszej diety, zdrowszego odżywiania, może nie zdrowszej diety, po to, żeby to ciśnienie obniżyć. Na ten moment to takie ciśnienie właściwe ocenia się jako 120 na 70, maksymalnie 129 na 79. Oczywiście pojedyncze wyższe ciśnienie tętnicze nie oznacza od razu, że mamy nadciśnienie. Tutaj tych pomiarów musi być więcej, przecież są osoby, które boją się białego fartucha, tak? I to ciśnienie wychodzi wyższe, więc dobrze ten ciśnienie już w domu mieć. Więc do tego też zachęcam, żeby to kontrolować. Ja też to kontroluję, bo to nie jest tak, że osoba szczupła nie może borykać się z nadciśnieniem tętniczym. To właściwie u mnie w rodzinie ten problem jest, więc też to kontroluję. No i przejdźmy teraz do konkretów. My bardzo dużo tutaj podkreślamy roli warzyw i owoców w kontekście właśnie zdrowia generalnie, a w kontekście nadciśnienia tętniczego jest to o tyle istotne, że warzywa dostarczają, czy pozwalają nam budować posiłek, który kontroluje ilość kalorii, które spożyjecie. Tak mówiąc prosto, jeżeli połowę talerza zapełnicie warzywami, to Wam da sporą sytość, ale dzięki temu też mniej zjecie tych składników z drugiej połówki talerza, które wnoszą zdecydowanie więcej kilokalorii. A tak jak wspominałam, nadciśnienie tętnicze często idzie w parze z nadwagą i otyłością, więc warzywa są niejako takim elementem, który pozwolą nam utrzymać prawidłową masę ciała. Kolejna rzecz to fakt tego, że w warzywach mamy błonnik, który daje nam uczucie sytości, więc też kontroluje trochę nasz apetyt. Niektóre warzywa są szczególnie bogate w potas. Dzisiaj pomidory chyba też się gdzieś tam przebijały jako takie warzywa popularne, chociaż ogórki były takimi trendującymi. Ale niektóre warzywa także zawierają azotany. Jakby nie wchodząc już w szczegóły, jak te azotany przekształcają się w tlenek azotu w naszym organizmie, ale ten związek odpowiada za elastyczność tych naczyń, lepszy przepływ krwi, więc też regulują to ciśnienie tętnicze. Azotany znajdziemy chociażby w wszystkich warzywach zielonych, i szpinaku, rukoli, roszponce, które myślę, że większość z nas gdzieś tam styczność z nimi ma, ale także w burakach. Kolejna rzecz to owoce. Ludzie się boją owoców, ale my często tutaj powtarzamy, że owoce są warte uwagi. Ja tutaj chciałabym zwrócić uwagę na owoce jagodowe, o których my też bardzo dużo mówimy. Ale żeby nie były to tylko takie czcze słowa, że mamy jeść owoce, bo one będą pomagały nam w zdrowiu, to argumentem jest fakt, że owoce jagodowe, szczególnie te o ciemnym wybarwieniu, czyli na przykład dzisiejsza nasza bohaterka aronia i przetwory z aronii, oczywiście te w wersji niesłodzonej najlepiej, ale jakby okazjonalnie też jakieś małe ilości cukru nikomu nie zaszkodzą, chodzi generalnie o pewien trend i pewne nasze takie zachowania żywieniowe rozsądne.
Ale poza aronią mamy także borówki, mamy także czarną malinę, która zyskuje coraz większą popularność, oraz jeżynę. Mam nadzieję, że nie pominęłam jeden owoc o ciemnym wybarwieniu, to porzeczka, bo teraz zobaczyłam tutaj na rolapach. Te wszystkie ciemne owoce jagodowe dostarczają nam antocyjanów. Dzisiaj przed spotkaniem tutaj z Państwem wiem, o czym zapomniałam, o jagodzie kamczackiej. Właśnie. Dzisiaj właśnie rozmawiałam z panią o jagodzie kamczackiej i zastanawiałyśmy się, żeby uszeregować, które owoce mają więcej antocyjanów. Generalnie uznajemy, że nie będziemy wartościować, bo to nie o to chodzi, żeby ktoś był wygranym, ale wszystkie ciemne owoce jagodowe jako doskonałe źródło antocyjanów będą sprzymierzeńcem w walce z nadciśnieniem tętniczym. Jeśli chodzi o inne składniki na naszym talerzu, no bo przecież nie samymi warzywami i owocami człowiek żyje, potrzebujemy też źródeł białka. I tutaj nie chciałabym dyskryminować mięsa, ale chciałabym Państwa zachęcić do tego, żeby częściej sięgać po mięso nieprzetworzone, żeby przetwarzać je sobie samodzielnie, przygotowywać swoje wędliny, swoje pieczone mięso, a nie sięgać po kiełbasy, wędliny takie wysoko przetworzone. Ja z mojego punktu widzenia wygląda to tak, że takie rzeczy też czasami jadam, ale sprowadza się to do świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy i wtedy po nie sięgam tak na co dzień, staram się tego nie robić. Natomiast źródłem białka będą także nasiona roślin strączkowych, będą także ryby, jaja, nabiał, więc mamy też inne produkty, które nam to uzupełnią. Bardzo ważny właśnie jest ten nabiał, ponieważ on dostarcza nam, jest głównym źródłem dla nas wapnia. Jakieś Państwu mówiłam, że źródłem wapnia będą też zielone warzywa, szczególnie w takich dietach wegańskich czy wegetariańskich. Natomiast ten wapń jest ważny, bo także działa rozkurczająco na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych. Kolejny ważny aspekt to kontrola ilości spożywanej soli. My lubimy solić i ja często w gabinecie słyszę, że ktoś mówi, że nie jest w stanie po prostu zjeść posiłku nieposolonego, bo tak przyzwyczajenie jest dla niego niesmaczne. A prawdą jest, że nasze kubki smakowe są w pewien sposób przyzwyczajone do różnych smaków. My musimy je tak jakby trochę zrestartować, czyli tydzień, dwa, może trzy, trochę się pomęczyć, trochę mieć poczucie, że te posiłki być może są mniej dla nas smakowite, ale po tych kilku tygodniach daję Państwu gwarancję, że te smaki Wam się wyostrzą i te kubki smakowe będą działały na nowo prawidłowo. Żeby troszeczkę oszukać te kubki smakowe, to warto używać dużej ilości przypraw, ziół. To też kolejny taki składnik, który ma duży potencjał antyoksydacyjny, a na tym także nam zależy. Więc tutaj możemy troszeczkę pomóc sobie. Kolejna rzecz to pełnoziarniste produkty zbożowe. Ja nie tylko przy tej okazji do spożycia ich zachęcam, do spożycia grubych kasz, pełnoziarnistego pieczywa. Przecież nasz kraj, myślę, że słynie też z tego i nie rozumiem do końca, dlaczego my się tym nie szczycimy i tego nie wybieramy. To ważny element na pewno na naszym talerzu. I na koniec, konkludując, zresztą też o tym wspominałam, że nasza masa ciała ma kolosalne znaczenie w utrzymaniu zdrowia, nie tylko ciśnienia tętniczego. I są badania, które mówią o tym, że im niższe BMI, tym niższe ciśnienie tętnicze. Nie wiem, czy talerze, nie widzę teraz Macieja, nie wiem, czy talerze ulotki są, czy gdzieś będą wkrótce, ale w razie czego wszystkie takie informacje, protipy i mój tekst prasowy jest zamieszczany na stronie, można sobie go skopiować, są też tytuły różne inne pomocnicze. Taki pierwotny tytuł to naturalny sposób na nadciśnienie, no bo właśnie on jest naturalny. Naturalnie codziennie się odżywiamy, więc też naturalnie możemy o to ciśnienie tętnicze dbać. Dziękuję bardzo.